Teraz będzie bomba. Proszę Państwa, jeszcze raz. Spotykamy się w sprawie rozciągnięcia maski tłumicznej firmy Strabag w Dąbrowie. I tutaj chciałem Was powitać jeszcze raz szczególnie i serdecznie, bo widzę, że frekwencja jest niebywała. Jeszcze nigdy takiej nie było za mojej kadencji jako sołtysa i radnego, także bije brawa. Jest wspaniała. Zatem przywitam zaproszonych gości. Pana Diana Napierała, wójta gminy Dąbrowo. Pana Michała Kubrickiego, prawnika przy Urzędzie Gminy w Dąbrowie. Referat planowany, Kolejnicz Hamerling. Firmę Strabag reprezentuje pan Marcin Szczepański. Firmę Michał Dolata, czyli Dolata reprezentuje sam szef Michał Dolata. Witam również radnego pana Mariusza Ostrowskiego. No, moja wspólna osoba, sołtys i radny Dolna. Proszę Państwa, jeszcze jest prośba. Potrzebujemy protokolanta, który będzie protokolował zebranie. Także proszę Wasze propozycje. Jest ktoś? A może naszą panią Hanię, sekretarkę ze szkoły? Zapraszam. Mamy protokolanta. Teraz, proszę Państwa, zebranie będzie prowadził nasz radny Mariusz Ostrowski. Panie Mariuszu, zapraszam. Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie. Proszę Państwa, już tutaj nam mój przedmówca, czyli sołtys, powiedział, w jakiej sprawie się spotkaliśmy. Dzisiaj będziemy rozmawiali wyłącznie o posadowieniu w Dąbrowie wytwórni mas bitumicznych. Mam ogromną prośbę, bo widzę, że emocje są duże. Państwa jest bardzo dużo, robi się duszno w sali, więc myślę, że jeżeli będziemy prowadzili to zebranie w formie dialogu, powtarzam, dialogu, a nie przekrzykiwania się i wypowiadania swoich słów, tak powiem, bez kolejności. No na pewno zajmie nam to dłuższą chwilę i nie skończymy i na pewno nie dojdziemy do, że tak powiem, konsensusu. Proszę Państwa, nie wiem, jaką formułę tego spotkania przyjąć, ale myślę, że najwłaściwszą formułą będzie to, że poproszę pana wójta, pana Adriana Napierałę, o przedstawienie sprawy związanej z posadowieniem wytwórni mas bitumicznych Okręgu Sołectwa Dąbrowa, a po tym przedstawieniu Państwo będziecie mieli możliwość zadawania pytań, jeżeli takowe się zrodzą. No i w ten sposób w formie, że tak powiem, zadanego pytania i odpowiedzi myślę, że wyjaśnimy sobie wszystkie sprawy z tym związane. Dzień dobry, jeszcze raz witam Państwa bardzo serdecznie. Cieszę się, że do tego spotkania doszło, ponieważ wokół tego postępowania narosło wiele mitów i cieszę się, że Pan Sołtys tutaj zdecydował się zorganizować tego rodzaju spotkanie w formie zebrania wiejskiego. Ja chciałem tylko pokrótce przytoczyć, jak wygląda sprawa związana z posadowieniem wytwórni mas bitumicznych w Dąbrowie na działce 18/1. To jest teren aktualnych żwirowni, bo to nie tylko jedna żwirownia, tylko aktualnie funkcjonują tam trzy żwirownie. Otóż 23 maja tego roku wpłynął do nas wniosek o wydanie decyzji środowiskowej w zakresie posadowienia wytwórni mas bitumicznych. Zgodnie z zasadami każdy wniosek, który wpływa do Urzędu Gminy, musi być procedowany. Ten wniosek również w ten sposób jest procedowany.
zostały rozesłane dokumenty, które wpłynęły w wyniku tego postępowania, mianowicie karta informacji przedsięwzięcia do powiatowego inspektora sanitarnego, jak również do regionalnego dyrektora ochrony środowiska. To są instytucje, które zajmują się opiniowaniem tego rodzaju dokumentów. W wyniku analiz regionalny dyrektor ochrony środowiska poprosił wnioskodawcę, czyli firmę Dolata, o uzupełnienie dokumentacji w zakresie bodajże pomiaru hałasu. To uzupełnienie w formie dokumentu bodajże 120-stronicowego zostało złożone i obie te instytucje wydały pozytywne opinie w zakresie braku potrzeby sporządzania raportu oddziaływania na środowisko, w wyniku czego wójt gminy Dobiewo wydał postanowienie o braku potrzeby sporządzania raportu oddziaływania na środowisko. W międzyczasie pewnie Państwo jesteście w dużej części uczestnikami protestu, który odbył się przed Urzędem Gminy 17 lipca tego roku. Cały czas do tutejszego urzędu wpływały protesty związane z posadowieniem tej inwestycji. Do tej pory wpłynęło 482 protesty, przy czym jak gdyby ich treść jest powielana, ich treść nie jest jak gdyby zindywidualizowana. Można powiedzieć, że funkcjonują trzy wzory, które są powielane. W tej chwili wysłaliśmy do wszystkich z Państwa, do niektórych dwukrotnie o to, żebyście Państwo wykazali interes prawny związany z lokalizacją tej inwestycji. Niezależnie od tego, w wyniku tego protestu ustalono również ze stroną protestującą, z uwagi na braki formalne, które były wskazywane w tej dokumentacji, których nie dopatrzył się powiatowy inspektor sanitarny, ani regionalny dyrektor ochrony środowiska, jak również tutejszy urząd. Postanowiliśmy zweryfikować to postępowanie przez niezależny podmiot. Przez nas została wybrana firma Ecolab. Było spotkanie z tą firmą. Zgodziła się wykonać niezbędne analizy tego postępowania, jak również dokumentów załączonych. Jednakże w wyniku przedstawiliśmy tą propozycję firmy Ecolab stronie protestującej. Strona protestująca wyraziła wątpliwość w zakresie pewnej stronniczości tej firmy, tego, że pochodzi z Wielkopolski i mogłaby w sposób, nazwijmy to umownie, niewłaściwy ocenić to postępowanie. Dlatego poprosiliśmy stronę protestującą do tego, żeby wskazała podmiot, który byłby gotowy się tego podjąć. Strona protestująca wskazała nam trzy podmioty, między innymi firmę z Płocka. Znaczy z Płocka, z Poznania i z Katowic. Z Wrocławia. No to trzy zostały wskazane. Poprosiliśmy o wskazanie konkretnej. Została wskazana firma z Płocka. Spotkaliśmy się z firmą EcoBiznes pani Ady Kuryło, która po zarówno wizji terenowej, jak i analizie dokumentów zgodziła się przygotować stosowną opinię, jak również odnieść się do zarzutów wskazywanych w pismach, które do nas wpływały, jak również do zarzutów, które były podnoszone na proteście przed Urzędem Gminy, który potem przeniósł się do budynku i przeistoczył się dialog merytoryczny w zakresie prowadzenia tego postępowania. W chwili obecnej firma pani Ady Kuryło bada to postępowanie w zakresie podnoszonych zarzutów co do właściwości prowadzenia tego postępowania. Myślę, że w pierwszej połowie września powinniśmy mieć już opinię, na podstawie której będzie można zadecydować, w którą stronę dalej będziemy procedować to postępowanie. W chwili obecnej postępowanie jest przedłużane z uwagi na to, że biorąc pod uwagę terminy administracyjne i biorąc pod uwagę to, że jest brak potrzeby sporządzania raportu oddziaływania na środowisko, moglibyśmy wydać decyzję środowiskową. Jednakże biorąc pod uwagę to,
Państwo jesteście żywo zainteresowani, jak prowadzone jest to postępowanie. Staramy się dopełnić wszelkich formalności i zachować maksimum transparentności tego postępowania. Zresztą tutaj strona protestująca powiadomiła również prokuratora, który stał się stroną tego postępowania. Zresztą dokumenty jemu zostały przesłane w ilości 1631 stron. To tyle do tej pory zostało zgromadzonych. Także wszystkie niezbędne decyzje i nie tylko decyzje, a jak również dokumenty, które będą zgromadzone wokół tego postępowania, będą również przekazywane do prokuratora pana Filipa Czesnego. Ja myślę, że to tyle, no bo mam nadzieję, że Państwo macie dużo pytań w związku z procedowaniem tego postępowania. Niezależnie myślę, że starałem się maksymalnie przedstawić Państwu to, jak kiedy się zaczęło to postępowanie, jak było prowadzone i w jaki sposób tutaj Urząd Gminy Rybnik dokłada starań, by to postępowanie było właściwie zakończone. To tyle, dziękuję. Dziękuję bardzo panu wójtowi za wyczerpujące informacje. Proszę Państwa, jeżeli coś dla Państwa jest niejasnego, proszę o zadawanie pytań. Proszę bardzo, proszę się przedstawić. Ja też nie znam nikogo z protestujących osobiście, natomiast 482 protesty wpłynęły, z czego 292 z gminy Tarnowo Podgórne, zaraz Państwu powiem, 143 z gminy Dobrywo, 2 protesty od stowarzyszeń społecznych, 32 nieczytelne i 13 od osób fizycznych podających adres poza tymi wskazanymi gminami, czyli poza Tarnowem Podgórnym i poza gminą Dobrywo. W tej chwili, tak jak mówiłem wcześniej, trwa analiza tego postępowania. Za ujęcie za stronę nie ma żadnej osoby oprócz prokuratora pana Filipa Czesnego. Dziękuję bardzo. No i wnioskodawcy, tak, oczywiście. Następne pytanie, proszę. Kto reprezentuje stronę postępowania protestujących? Takie jest pytanie. Ja. Może się pani przedstawić? Ja mieszkam w Patorowie, to jest gmina sąsiadująca z państwa miejscowością, z Dobrowo. My jesteśmy po drugiej stronie inwestycji. I rzeczywiście dość wcześnie zainteresowaliśmy się tą sprawą. Tak się składa, że udało nam się wychwycić ten moment, kiedy jeszcze decyzja środowiskowa nie jest wydana. I w związku z tym, że mieliśmy szereg wątpliwości co do sposobu prowadzenia tego postępowania administracyjnego, oraz co do realnych skutków tej inwestycji, rzeczywiście zaczęliśmy protestować. Były protesty pisemne, był również protest przed Urzędem Gminy. Jesteśmy w kontakcie rzeczywiście z gminą Dopiewo, z panem wójtem, w zakresie firmy, która miała przeprowadzić dodatkowe badania, dokumentacji, która została złożona przez inwestora w celu budowania tej wytwórni mas bitumicznych. Natomiast proszę powiedzieć, jakie zagrożenia niesie ze sobą taka wytwórnia mas? Znaczy, rozumiem, że Państwo jesteście w Tak, ja zostałam zaproszona przez pana Przemysława, poproszona o przybycie, natomiast jakby
nie zamierzałam zabierać głosu, natomiast zostałam wywołana, w związku z tym pozwoliłam sobie się przedstawić. Zagrożenia są oczywiście wielorakie, znaczy przede wszystkim na pewno wzmożone pyły, na pewno Państwo słyszeli, to jest dosyć głośny temat ostatnio, PM2,5, PM10, to są bardzo groźne pyły dla człowieka. Na pewno będzie wzmożona produkcja tych pyłów, to jest pewne. Na pewno będzie hałas. Dla wytwórni mas bitumicznych dopuszczalne normy hałasu to jest 93 dB. Tak dla porównania, autostrada, taka SK, to jest około 50-55 dB. Także proszę sobie wyobrazić, jaki jest dopuszczalny hałas. Oczywiście inwestor wykazuje, że ten poziom nie będzie przekroczony, tak? I nawet jeżeli faktycznie tak będzie, no to jest to nadal bardzo duże obciążenie dla człowieka. Na pewno będzie wzmożony ruch samochodów ciężarowych. Z tego, co dowiedzieliśmy się od firmy Strabag, asfalt będzie przywożony na ciężarówkach przykrytych plandekami. Będzie około, znaczy trudno mi powiedzieć tak naprawdę, nie chciałabym podawać liczb, dlatego że dokumentacja, którą złożył inwestor, dla mnie, szczerze mówiąc, jest nie do końca wiarygodna i tak naprawdę ja nie wiem, co tam będzie. Więc no jest informacja o szeregu tonach, o tonach masy bitumicznej, które będą przewożone, natomiast to, co jest w KIP-ie, a to, co my, na przykład informacje, które uzyskujemy od inwestora, są różne, tak? Więc jak będzie w rzeczywistości, trudno mi jest powiedzieć. Myślę, że warto by było wtedy zapytać o to inwestora. Właściwie to tyle z mojej strony. Jeszcze chciałam tylko jakby zwrócić uwagę na jakiś sposób przeprowadzenia całej tej procedury, tak? Bo rzeczywiście wniosek wpłynął 23 maja do gminy Dopiewo i w tym samym dniu zostały powiadomione o prowadzonym postępowaniu strony tego postępowania, które zostały szybciutko bardzo ustalone i w tym samym dniu dokumenty zostały przekazane do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i do sanepidu. Jakby wszystko bardzo szybko zmierzało do tego, żeby tę decyzję wydać. Chciałam tylko przypomnieć, że dokładnie ta sama maszyna miała być posadowiona pierwotnie w Dobrówce. I tam też oczywiście były protesty społeczne. I tam zdecydowano się na pełną ocenę oddziaływania na środowisko. Także ja mam pytanie, na jakiej podstawie odstąpiono od raportu oddziaływania na środowisko? Myślę, że tutaj na pewno odpowiedź będzie taka, że na podstawie opinii, które złożyły DOŚ i sanepid, ale niestety te domówki były takie same, tak? Znaczy też były te opinie pozytywne. Co dziwne niestety, dlatego że to jest duża inwestycja, która zwykle budzi szereg protestów i rzeczywiście dość zaskakująca jest ta opinia zarówno DOŚ-a, jak i jakby i sanepidu, że ta ocena nie jest potrzebna. Ale jest konkretny... Proszę Państwa, ale umówiliśmy się na samym początku, że będziemy rozmawiali w formie dialogu. Jeżeli będziemy tak prowadzili, że każdy będzie pytał, a nie uzyskamy odpowiedzi, na które tutaj Pani Budarska zapytała, no to mnie się wydaje, że coś nam na pewno umknie. W związku z tym ja proponuję taką formułę, że Pani zadała kilka pytań, wypowiedziała swoje przypuszczenia, co może być. Na szczęście mamy przedstawiciela firmy Strabag, który może nam fachowo odpowiedzieć właśnie na te wątpliwości, które moja przedmówczyni przed chwilą Państwu przytoczyła. Panie Szczepański, jeżeli mogę poprosić. Dzień dobry, Marcin Szczepański, witam z firmy Strabag faktycznie. Proszę Państwa, jedno sprostowanie. Asfalt produkowany jest w rafineriach w Polsce dwóch. Produkuje to Lotos w Gdańsku i Orlen w Płocku. My nie produkujemy asfaltu. Prosimy głośniej. Bliżej. Dobrze, będę mówił bliżej. Produkcja mas bitumicznych polega na tym, może pokrótce opowiem, bo pewnie nie wszyscy wiedzą, że mieszane jest kruszywo łamane, przywożone z kamieniołomów pociągami na stacje rozładowcze w okolicach Poznania. W tym przypadku prawdopodobnie będzie to Poznań Wola. Rozładowywane, włożone samochodami na miejsce, na przykład w Dąbrowie, na miejsce tej lokalizacji. Stamtąd to kruszywo ładowane jest do zasobników, ogrzewane, odpylane, wprowadzane gorąco do mieszalnika i tam w
dozuje się około 5-6% asfaltu. Znaczy ta mieszanka asfaltu w jednej tonie ma około 5%. Proszę? Asfalt dostarczany jest zamkniętymi samochodami cysternami, przepompowywany rurociągami do zbiorników. Bez kontaktu z otoczeniem. Żadnego, kompletnie. Proszę Państwa, ale dialog polega na tym, że ktoś mówi, a drudzy słuchają. Ja nie chcę tu być. Mamy nową trasę z 11, 55 decybeli. My tutaj, żyć tutaj nie możemy w domu. Jest to Państwo mówicie o 93 decybelach, czyli dwukrotnie przekroczy to, co jest w tej chwili o tej odwiedzie inwestycji. Nie da to nie wyraziło. My nie mówimy o 93 decybelach. Pani wspominała, że coś takiego jest. Tak? Tyle jest dopuszczane, norma prawna. Tak? Chciałem zwrócić uwagę, że przekroczenie poziomu hałasu o 1 decybel to jest dwukrotne zwiększenie jego głośności. Proszę o tym pamiętać, że różnica między 50 decybelami a 90 decybelami to nie jest dwa razy, tylko to jest funkcja wykładnicza bodajże. W związku z czym proszę, decybele to dwa razy. Mówić, że to jest tylko dwa razy głośno. A jeśli chodzi, przepraszam, o ocenę oddziaływania środowiska, bo 15 lat się tym zajmuję i jestem kierownikiem Białego Środowiska, to Państwo, jako Pan, jako Wójt, jako instytucja, nie, tylko pokazuję, jak Rada Pana Wójta, Pan ma możliwość określenia raportu oceny oddziaływania, niezależnie od tego, czy jest opinia pozytywna od GOŚ-u i sanitarnego. Pan zdaje sobie z tego sprawę, prawda? Oczywiście, proszę Panią, dziękuję bardzo, że Pani wywołała mnie do odpowiedzi. Prowadzimy identyczne postępowanie do lokalizacji w Dąbrówce, ponieważ wnioskodawca, firma Strabag, nie wycofała sobie swojego wniosku dla lokalizacji tej inwestycji w Dąbrówce. Tam rzeczywiście nałożyłem raport oddziaływania na środowisko, ale w wyniku jak gdyby analiz tego raportu, który nie potwierdził przekroczeń żadnych, które emitowałyby uciążliwości poza obszar określony jako obszar zajęty pod tą inwestycję, to uznałem, że tym bardziej, że tutaj ta lokalizacja jest dużo bardziej jak gdyby tutaj korzystna z punktu Nie, ja proszę Panią, sądzę, że jeżeli... To jest wszystko w porządku, tak? Dla nas to jest niekorzystne. Ja pracuję w firmie, która zajmuje się przetwarzaniem betonów, zajmuje się przetwarzaniem odpadów powaleniskowych. Proszę sobie wyobrazić, że tamte odpady nie są szkodliwe i tamte to są odpady, produkty uboczne, a to są rzeczywiście odpady szkodliwe. Nie wspominamy tutaj o odorach, o smrodzie, który będzie. Proszę Pana, ja byłam w instalacjach podobnych w Niemczech. Co mi Pan powie na ten temat? Przy czym w Niemczech i w Unii Europejskiej maksymalnie można stosować 3% asfaltu. Znaczy nie musiała Pani tam jeździć, bo wystarczyło pojechać do Palędzia. Do 3% stosują asfaltu w tej chwili. Naprawdę. I więcej jest betonu, betonowych mas używanych niż asfaltowych. I proszę nie zaprzeczać. Takie są uwarunkowania. Znaczy, więcej Pani betonu. Jeżeli Pani pozwoli, to odpowiem. Rzeczywiście, Pani ma rację, mogłem nałożyć raport oddziaływania na środowisko, takiego raportu nie nałożyłem, z uwagi na to, że ten raport, który był sporządzony dla tej samej maszyny w miejscowości Dąbrówka, też na terenie gminy Dobiewo, nie wykazywał oddziaływania poza granicę nieruchomości. Dlaczego powiem, że korzystne, bardziej korzystne z punktu widzenia gminy? Bo to każdy wniosek, jak Pani jest urzędnikiem, to Pani doskonale wie, że każdy wniosek, który wpływa, czy to jest złożony przez Kowalskiego, czy przez Nowaka, czy jeszcze przez kogoś innego, musi być rozpatrywany.
Dla tej lokalizacji został złożony wniosek o wydanie opinii decyzji środowiskowej w zakresie wytwórni mas bitumicznych. Ja uważam, że korzystnie z punktu widzenia gminy, dlatego że teren już jest degradowany przemysłowo od lat pewnie 30. Nie wiem, ile pani lat tu mieszka, ale zakładam, że jak pani się wprowadzała, to pani widziała, gdzie są żwirownie i nie wszystko działa. To nie jest żaden argument, ma pani rację. Proszę nie poprosić. Ale ja nie dokończyłem, proszę pani. Ale proszę dać mi dokończyć. Z drugiej strony, jeżeli chodzi o komunikację, to komunikacja będzie odbywała się przez drogę 307 i dalej przez S11, co spowoduje, że nie będą. Oczywiście, że tak, 90 km jeżdżę pani na Eskę. A ja wiem, dlaczego w Dąbrowie najlepsza lokalizacja. Bo tutaj się nie informuje społeczeństwo. Proszę pana, niech pan się jednym magowi. Ale dobrze pan pyta, czy on pan trzyma stronę? No właśnie, tak czy on pan trzyma stronę? Inwestora? Nie można z żadnej strony trzymać przy prowadzeniu postępowania. To wójt nie może być stronniczy w tym zakresie. Tutaj proszę zwrócić uwagę na jedną rzecz, którą mówiłem na początku. Możemy się oczywiście przekrzykiwać i z tej dyskusji już nie będzie. Natomiast... Pan zajmuje stanowisko inwestora. Nie, proszę pana, proszę dać mi dokończyć. Gdybym zajął stanowisko inwestora, to nie byłoby powtórnej analizy postępowania przez niezależną firmę, która została wskazana przez stronę protestującą. Gdyby pan słyszał od początku, co mówiłem uważnie, to by pan nie zadawał takich pytań. Czy wiadomo, że pan, panie wójcie, będzie pan. Wiadomo, że będzie panu zależeć, bo to jest normalne, że dba pan o rozwój gminy, chce pan inwestorów ściągnąć, żeby mieć podatki, tak? Tylko ja nie rozumiem jednego. Na jakiej podstawie do tej. Bo ja mam taki sam problem obok gminy w Kobornikach. Na małej stacyjce, gdzie zaprotestowało mi dwóch ludzi, też mam decyzje środowiskowe, wszystko mam porobione. Tak samo dwóch ludzi mi zaprotestowało. Wójt od razu. Jeszcze raz wystąpił o nową decyzję, wysłał jeszcze raz wszystko i znam ten temat też jak ta pani. Interes prawny to jest tak na to śmiech, nie? Bo nikt z nas tu nie ma interesu prawnego do tego tematu, którego wy wyznawiacie teraz tą opinię, tak? Bo my nie jesteśmy współwłaścicielami działki, ani bezpośrednio z nią nie sąsiadujemy, więc podnoszenie argumentu, że... Proszę pana, decyzja nie została wydana, więc pan mówi o czymś, co hipotetycznie może... Ja mówię w swoim przypadku. Bo była tu mowa, że zostało tam odwołanie do interesu prawnego. To nas nie dotyczy, bo my nie mamy żadnego interesu prawnego. Wszystko o tym wiemy, nie? Więc to jest taki... Formalnie trudno go wykazać. No, dokładnie. No. I teraz na jakiej podstawie będzie wydawana tam, czy dalej rozpatrywana ta decyzja, skoro interes prawny tutaj nas nie dotyczy to. No czyli co, jak to pójdzie? Znaczy, szanowni państwo wskazywaliście bodajże z 20 różnych punktów, dotyczących swojego interesu prawnego. Ja nie jestem w stanie teraz pamiętać, czego one dotyczyły, ale między innymi emisji hałasu, między innymi strefy botanicznej, między innymi wpływu instalacji na złoże geotermalne GT1, między innymi na wpływ na jezioro Lusowskie, między innymi na to, że nie był chyba pomiar skumulowanego hałasu i wiele innych rzeczy. Dlatego też ta firma, która została będzie pracowała na naszą rzecz, a została wskazana przez stronę protestującą, ma to wszystko zweryfikować, co państwo podnosili. A czy na tej podstawie... Przepraszam, pan uważa, że nie musi pan, patrząc na tych ludzi, tu wszystko, że dobrze pan postąpił, że pan zrezygnował z wydania tego do orzecznictwa? Z raportu. No pan podjął decyzję, panie wójcie, że rezygnuje pan z raportu, tak? Ja mówię, przy dwóch protestach w Komornikach mam samą procedurę od nowa wywaloną na stację, gdzie będą dwa dystrybutory tylko. A tu mam 500 ludzi. Znaczy, jeszcze raz powtórzę. Tutaj odstąpiono
tak jak pani tu raczyła zauważyć, że mogłem, ale nie musiałem. No, i co panu bardziej uważa, mając na względzie takie samo postępowanie, które było prowadzone, jest prowadzone. A dobrze pan zrobił. Ale te 480 osób to jest. Szanowni Państwo, w momencie wydawania. Ale proszę panią, w momencie wydawania tego postanowienia nie było 480 osób. Ale to nie ale dzisiaj jest, a jak pani doskonale wie, to wójt nie może cofnąć, nie może nałożyć do tego raportu oddziaływania na środowisko, wydając postanowienia. No nie może zmienić swojej decyzji. Ja przynajmniej mam taką wiedzę. Postanowienie o braku potrzeby sporządzania raportu oddziaływania na środowisko już było wydane, mówiłem o tym. To w tym momencie już nie można cofnąć, dlatego szanowni państwo, stąd jest tak prowadzone postępowanie, żeby wszelkie wątpliwości rozwiać. Ale proszę powiedzieć, że wójt wiedział o tym, że ten, że ta inwestycja ma tu powstać na ostatnim zebraniu i się słowem nie odezwał. Przecież ten dzień, kiedy pan u nas był w szkole ostatnio, na zebraniu dotyczącym linii bodajże to wtedy było, to nie słowem pan się nie odezwał, że w ten dzień zapadły decyzje o tym, że ma być przeniesiona asfaltownia do Dąbrowy. A na poczcie gminy na następny dzień to było dokładnie opisane, że w ten dzień się panowie spotkaliście i została podjęta decyzja. Bez wiedzy mieszkańców. Bez wiedzy mieszkańców. Teraz panu mówię, że nie było wiadomo, no bo nikt nas nie znaczy, ja wszystkie daty do państwa przytoczyłem, niczego nie ukrywaliśmy, więc... Ale przecież to my sami napisaliśmy na naszej stronie internetowej, że Dąbrowa... No oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Nie po. No nie po. To, szanowni państwo, nie po. To można zweryfikować. Czyli dobra. Pan nie powiedział tego oficjalnie. Dobra, było, minęło. Nie może pan wójt wystąpić o ten raport, jak ma pan teraz takie ciśnienie ludzi? Bo to nie ma takiego ustawy, że nie jest to nie przemania. Nie ma takiej możliwości, żeby... jednocześnie ten sam organ wydał postanowienie o braku potrzeby sporządzania raportu. To ja mogę panu przynieść cero pisma, jak dostanę dużo. Szanowni państwo. Wie pan co, panie wójcie, dostałem takie same pismo i już miałem, mam decyzję, wszystko i wójt, komornik, nie ma tajemnicy, napisał o ponowną interpretację dotyczącą wydania tej decyzji z dnia o znaku z matnicy i wysłał to do ochrony środowiska, do wszystkiego. Nie ma, że takie coś, że nie ma. Szanowni państwo, jak państwo śledzicie to postępowanie, to między innymi regionalny dyrektor ochrony środowiska wypowiadał się w mediach na temat tego postępowania. I również potwierdził to, co potwierdził w swojej opinii. Natomiast my tutaj słuchamy strony protestującej i na tym etapie jeszcze raz powtórzę, te wszystkie rzeczy, które wymieniałem, i nie wszystkie pewnie wymieniłem, bo nie sposób, które były podnoszone przez stronę protestującą, muszą zostać zweryfikowane. No to prosimy o tej weryfikacji, no przez tą panią, która została wskazana. Można? Pan jest reprezentantem naszym, tak? Myśmy pana wspierali, tak? Proszę powiedzieć nam, co pan zrobi, żeby reprezentować pański interes? I żeby tego nie było. W gminie to piewo nie ma lokalizacji, którą byłaby lepsza dla tej państwa. Nie ma? Ale proszę państwa, panie nie będzie pan przyjmie, a pan jest. Bo nie rozumiem. Pan robi wszystko, żeby nas wybronić. Pan robi wszystko, żeby nas prezentować. Nie, proszę. Ale proszę państwa, to tak nie jest. No proszę. Ale proszę nie żartować tego rodzaju słowami, bo szanowni państwo, to nie my wskazujemy lokalizację. To nie jest nasza inwestycja. My prowadzimy takim postępowaniem. Problem na dwa dystrybutory Bo tutaj jest zagadnienie, że nie ma.
skończone. Widzi pan, jak to szkoli, kiedy miałam to Czy mogę zadać pytanie, które może... Mogę zadać pytanie, bo mnie interesuje... Proszę Państwa, chyba doszliśmy do takiego momentu, że chociaż byłem tu uciszany i nazywany nauczycielem, jednak muszę wkroczyć i poprosić Państwa o konstruktywny dialog. Naprawdę, bo sami widzicie, co się dzieje. Nic nikogo nie słychać. Właśnie, pytanie, odpowiedź. Tego bardzo bym chciał. Proszę, pan się zgłasza od dłuższego czasu. A odpowiedź poprzedniego pana nie ma. No właśnie, nie ma. Tu jest druga sala jeszcze. Proszę, pan Śląski, Dąbrowa. Ja mam takie pytanie właściwie do pana prawnika. Ponieważ częściowo się też stykam z raportami oddziaływania na środowisko, gdzie widełki, że trzeba go sporządzać bądź nie, są bardzo jasno ustawione. Bardzo jasno. Ja akurat jestem z branży telekomunikacyjnej, gdzie stawiamy na przykład nadajniki radiowe i tym podobne rzeczy. I jest bardzo prosta sprawa, że jeżeli wiązka anteny na przykład promieniuje w jakimś tam kącie, jeżeli moc nadajnika przekracza coś tam, wymagana jest opinia oddziaływania na środowisko. Jeżeli nie, to nie. To proszę mi wytłumaczyć w takim razie, dlaczego dla Dąbrówki ten raport został zażądany, a dla Dąbrowy nie. Mimo to, że jest inna działka, inna lokalizacja, nie są zauważone takie... Ja powiem tak, nie jestem osobą, która ma wiedzę techniczną. Nie jestem osobą, która ma wiedzę techniczną, żeby tutaj stosunkować się jakieś z telekomunikacji. Gmina, tak jak pan wójt powtórzył, gmina, znaczy jakby troszeczkę szerzej odpowiem, gmina nie wybrała, nie wskazała tej lokalizacji. Jest właściciel terenu, jest inwestor, który złożył, tak jak każdy właściciel nieruchomości, ma prawo taki wniosek złożyć. Po złożeniu wniosku dokumentacja idzie do odpowiednich organów, czyli tak jak w przypadku tej inwestycji, do sanepidu i do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. I to te organy decydują, czy jest obowiązkowy raport, czy nie jest obowiązkowy. I tak jak w przypadku decydują te organy, czy jest to obligatoryjne. To co w przypadku Dąbrówki? Jeżeli wójt tłumaczył, że jest ta sama inwestycja w miejscowości Dąbrówka i jest sporządzony raport i raport w tej chwili już jest postępowanie na ukończeniu, i raport wykazał, że oddziaływanie tej inwestycji nie wykracza poza obręb działki. W jakim sensie? Ale to jest ta sama instalacja. To samo urządzenie. To jest inne, ale jest to samo urządzenie. I teraz, żebyście... Proszę posłuchać. I teraz pojawiły się protesty i wójt, żeby na te protesty odpowiedzieć, tak jak wójt tutaj tłumaczył, że nie ukrywa niczego, nie wiem, niczego nie przyspieszamy, wybrana jest firma, pani biegła, która te wszystkie zarzuty z pism zbierze i odpowie nam, czy w przypadku inwestycji tutaj w miejscowości Dąbrowa jest zagrożenie, że nie wiem, z uwagi na to, że tutaj są terenowe uwarunkowania inne, to to oddziaływanie będzie wykraczało poza teren działki, na której ma być posadowione urządzenie, czy nie będzie. Czekamy teraz na wyniki tej opinii i będą one Państwu zaprezentowane. Ja mam pytanie. Wartość prawną mają taką, czy potwierdzą, czy zakres oddziaływania tej inwestycji w przypadku tej konkretnej lokalizacji wykracza poza działkę, czy są tutaj jakieś specyficzne uwarunkowania, na przykład kumulacja hałasu, kumulacja czegokolwiek. Ale nie pozwolę, znaczy my, tak jak że tak powiem, żebyście Państwo też troszeczkę jakby ja nie czuję się, nie chcę tutaj pouczać czy robić wykładu, na czym polega postępowanie administracyjne. My jesteśmy, że tak powiem, bezstronnym organem, który ma obowiązek prawny rozstrzygnąć wniosek. Wójt nie może
sobie powiedzieć, nie wiem, że... No ale powiedział sobie, że nie... Nie powiedział sobie, tylko powiedział na podstawie raportu, który był zrobiony w Dąbrówce, a teraz potwierdza ten raport, potwierdza tą sytuację, że to samo występuje w miejscowości Dąbrowa. I teraz wójt ma obowiązek doprowadzić to postępowanie do końca i jesteśmy w toku tego postępowania. Jeśli było mówione, pan wójt mówił... Proszę pana. Że podjął decyzję sam. Pani biegłej ma nam odpowiedzieć, czy jest zagrożenie, że zakres oddziaływania tej inwestycji wykroczy poza działkę, czy nie wykroczy poza działkę inwestora. My takich wiedzy jako urząd, z racji, że my no, nie jesteśmy specjalistami od masy, nie mamy, dlatego korzystamy z opinii biegłego, który ma to odpowiedzieć. Bardziej trzeba było podjąć tego typu analizę przed wydaniem decyzji. Ale była ta analiza ze strony sanepidu i ze strony RDOŚ-u. To proszę mieć pretensje do tych organów, czy one wydały złą decyzję, czy nie. To są organy predestynowane do badania, czy coś oddziaływuje w takim czy innym stopniu na środowisko. Nie wójt. Sanepid i RDOŚ. Poprosimy jeszcze raz. Dlatego mamy panią biegłą, która ocenia, czy ta karta, pojawiły się pewne omyłki w tej karcie. I ta pani, pojawiło się słowo stacja paliw, było to już wyjaśniane, że jest to, dlatego zwróciliśmy się do inwestora, żeby wyjaśnił, czy to słowo stacja paliw pojawiło się tam, my czegoś nie wiemy, czy przez omyłkę. Zostało jasno określone, że jest to omyłkowe i nie ma, i zostało być może osoba, która, my nie sporządzamy kipu tego dokumentu. Ale proszę pana, dlatego ten biegły razem z wyjaśnieniami inwestora otrzymał komplet materiałów i odniesie się do tych zarzutów. A co do zarzutów, co do na oddziaływanie na środowisko, to proszę, no nie wiem, możemy zaprosić, czy zrobić spotkanie, czy proszę się zgłosić do, nie wiem, sanepidu, czy do RDOŚ-u. Oni mają wiedzę fachową. Mamy wiedzy fachowej takiej, jak mają te urzędy powołane do badania konkretnie tych spraw technicznych. Ja mam przepraszam pytania. Pana, ja mam pytanie natury prawnej w tej chwili do pana. Jeśli można, halo, przepraszam. Jedno słówko. Przepraszam bardzo, ale ten pan zgłasza się już tutaj bardzo długi okres czasu. Proszę się przedstawić. Mikrofon. Już teraz lepiej? Tak. Zawsze marzyłem śpiewać. To tak rozumiem. Ja bym proponował, mam pytanie praktycznie do Finmeszczara, żeby uspokoić trochę te nastroje związane powiedzmy i tak dalej. Czy mógłby pan w krótkich, naprawdę żołnierskich słowach, bo ja podejrzewam, że ludzie nawet, te większe z nas, co jest, nie bardzo wie, bo tak zaczęli poruszać, co to jest w ogóle wytwórnia odpadów chemicznych. Mnie osobiście interesowałoby zakładana wydajność roczna. Interesowałaby mnie na przykład wysokość emitera. Druga, trzecia sprawa, również interesowało mnie, czym będzie ogrzewana, powiedzmy, asfalt, mieszanka, powiedzmy, czy to będzie prąd, czy to będzie na przykład gaz propan-butan, czy to będzie rur węglowy. To takie trzy możliwości, z tego co ja wiem, te paniki mają. I to by tak może troszeczkę rozjaśniło. A te sprawy wszystkie formalne, no to są oczywiście bardzo ważne, tylko my to tak formalnie tutaj ruszymy. Dlatego, że podległość, jak wysokość emitera warunkuje, jaka jest promień, powiedzmy, tak mi się wydaje, jaki jest promień oddziaływania tych gazów czy związków, które wychodzą z emitera. I tyle. Ale nikt nie jest tym zainteresowany, więc co pan zostanie na koniec. Dziękujemy bardzo za to pytanie. Proszę bardzo. Proszę państwa, pan dyrektor Florczyk do nas dotarł w międzyczasie. Dzień dobry państwu, miałem okazję się przywitać jeszcze. Myślę, że ta gorąca dyskusja, którą rozumiem, patrząc z państwa strony, że się obawiacie wielu rzeczy, jest mocno skierowana niewłaściwie do mnie. Chcę powiedzieć, że ta instalacja, która będzie, jeżeli uzyskamy zgodę, będzie zainstalowana na działce pana Warty,
tym wskazanym miejscu. To jest najnowocześniejsza maszyna w Europie. Ona ma, pracuje w systemie zamkniętym, jeżeli chodzi o wszystkie zagrożenia, czyli pyły, dym ewentualnie, spalimy, asfalt, wszystko. To jest niemożliwe, co pan mówi w ogóle. Ale jak to jest możliwe? Konkretne i mądre pytanie. Proszę Państwa, te sprawy, których się obawiacie, asfalt. Asfalt jest dostarczany cysternami, przepompowany do śródmieścia. Nie ma możliwości rozlania się. Ten układ produkcji jest układem zamkniętym, bez żadnego odpowietrzenia, bez żadnego odparowania, bez... Jak to się dzieje w ogóle? Bo nie jest oczywiście, że nie, ale są systemy odpowiedzi. Ja przyniosłem tutaj nawet takie obrazki, żeby wam pokazać. Ale wie pan, jaka jest nie widzieli takiej 99,9% ma sprawność filtru na kominach. A ile się dostaje ton opału do tego dwutlenku węgla? Nie ma czegoś takiego, co pan mówi. A wie pan, jakie są wiatry tutaj? W tej gminie jest wszystko pan wie, to jest maszyna. Ale nas to nie interesuje. Ja mam pytanie do pana wójta. Jak pan wie, jaka jest teraz sytuacja? Pan podjął decyzję, że nie musiał pan... Proszę pana, ale wie pan co? Umawialiśmy się na coś. A pan dyrektor miał dzisiaj poważne problemy, żeby do nas dotrzeć. I dajmy się człowiekowi wypowiedzieć. Ale to później. No kto by nie zainteresowany sobie zostanie. No proszę pana, już nie będę się do 22, będzie mi opowiadał pan zdjęcia. Proszę pana, pan tu powiedział, że jest gminy komorniki. Ja nie jestem z gminy komorniki. A mieszkał na ulicy, ja wolił jakiś porządek. Dwa pytania mam i nie zadaję pytań, bo mnie nie interesują te zdjęcia. Pytania? Do wójta. No to proszę krótko zadać. Pan powiedział, że podjął pan. Ja odpowiedziałem na swoje pytania. Nie interesuje nas to tam. Bajka. To jest papier. Czy pan wójt złoży ponowny wniosek do RDOŚ-u o rozpatrzenie tej sytuacji? I może pan, bo ja dostałem takie same pismo z urzędu w Komornikach, mając już wydaną decyzję środowiskową, pozwolenie na budowę i zostało mi wstrzymane, bo wójt złożył zapytanie do interpretacji, do wydanej decyzji, ponieważ zaistniały następujące przesłanki. Jak nie mogę skserować, jak mówicie, że nie ma takiego prawa, mogę skserować, przynieść. Jeżeli takie przesłanki zaistnieją, oczywiście, że tak może być. I teraz interesuje mnie pana decyzja, bo pan powiedział, że chce... Znaczy, ale to będzie wynikowo tego postępowania, które jest teraz prowadzone i tą analizą, która nie, będzie... Nie, to nie ma nic wspólnego z tym postępowaniem. Pan powiedział, to ma, dla mnie to ma to wspólnego. Nie, nie ma, to nie złoży. Jeżeli tak, to nie. To pan wójt powiedział, że wtedy nie było mało ludzi, a teraz jest dużo. No to jest dużo. Nie, proszę pana, to nie ma znaczenia, ile ludzi było. Ale to tylko... był na wstępie. Pani mnie zapytała, czy ja nie odniosę się do tego, że jest 500 osób. Na etapie, że tak powiem, składania wniosku nie było wcale osób. Te osoby, że tak powiem, dochodziły, ale proszę Państwa, my też... Ja nie wiem, co było. Szanowni Państwo, my stoimy też na straży prawa i rzeczywiście, jeżeli z tej analizy, która jest wykonywana, powtarzam to już któryś raz, wyjdzie sytuacja, że są uchybienia w tej karcie informacji przedsiębiorstw. Ale pan dobrze wie, że w każdej chwili skierujemy z powrotem. Ale pan Wójt wie, że w każdej chwili może pan złożyć wniosek do RDOŚ-u o ponowną interpretację, czy jest decyzja, czy nie. I moje pytanie jest takie, czy ją pan złoży? Pan co, ja powiem tak, zakończę może takie półsłówkowe tutaj, że pan gdzieś tam prowadził. Ale nie, ja zadaję konkretne pytanie. Jest tok postępowania wyznaczony przez przepisy KPA i przez przepisy ustaw szczególnych. My w tym trybie działamy. Jeżeli teraz jest etap postępowania, że zostały złożone protesty i wnioski o dopuszczenie za stronę, pojawiły się wątpliwości co do PIP-u, to mamy biegłego, który nam się wypowiada. Bo już wiemy, że sanepid i RDOŚ powiedzieli, że tego wpływu nie ma. A teraz pan opowiada, że pan gdzieś w Komornikach kiedyś prowadził postępowanie i pan miał gdzieś tam coś cofnięte. Nie, gdzieś tam teraz. Więc ja nie wiem, co pan miał za postępowanie. Ja mam jedno pytanie. Nie wiem, co pan wójt tam w Komornikach zrobił. Konkretne pana pytanie polega na tym, że pan prowadził kiedyś jakieś postępowanie i już pan odnosił. Więc nie wiem, jakie nie rozumie pan mojego pytania. Dlatego, no to niech pan... Jakie było pytanie? Moje pytanie jest konkretne.
my chcemy... Jeżeli będą przesłanki, żeby cokolwiek złożyć, to złoży. No, no wójt będzie działał zgodnie z przepisem. Proszę Państwa, robi się coraz głośniej i chyba teraz rozumiecie mój apel na samym początku, żebyśmy rozmawiali w formie dialogu. W tej chwili ten dialog przeniósł się tak jakby na wiejską. Praktycznie nic nas od tego nie różni. Proszę Państwa, pytanie, odpowiedź. Proszę bardzo, Pani Budarska. Ja chciałam to skomentować w kwestii procedury, bo akurat tak się składa, nie wiem, szczęśliwie czy nieszczęśliwie, że trochę ją znam. Jeśli chodzi o samo postępowanie administracyjne, to jakby decydującą osobą tutaj jest pan wójt. Pan wójt występuje do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. I tak, wystąpił. Ale to nie skończyć? Czy ja mogę skończyć? Przepraszam, kontynuując. Pan wójt wystąpił do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Sanepidu z prośbą o wydanie opinii. Opinia, jak nazwa wskazuje, nie jest wiążąca dla pana wójta, więc niestety nie jest do końca prawdą to, że to RDOŚ i Sanepid decyduje. Nie. Decyduje pan wójt. Na podstawie oczywiście opinii. Mamy sytuację rzeczywiście równorzędne, jeśli chodzi o Dąbrówkę i Dąbrowę, równorzędne dla pana wójta wtedy, kiedy jest to dla niego jakby korzystne, czyli kiedy mówimy o instalacji. Czyli pan wójt mówi tak, to jest ta sama instalacja, więc nie jest potrzebna ocena oddziaływania na środowisko, tak? Tak? Ale opinie też były te same, tak? To znaczy też RDOŚ i Sanepid też wydały opinie pozytywne, a mimo to ocena była. W każdym razie, jakby rzeczywiście jakby doceniając oczywiście dobrą wolę pana wójta, bo rzeczywiście trzeba tutaj docenić ruch w kierunku biegłego. Myślę, że to jest dobry ruch i on ukaże szereg niedociągnięć w KIP-ie, czyli w tej dokumentacji, które były składane przez inwestora, które no, były to zauważenia dla laika, tak? Bo my jako strona protestująca, jako mieszkańcy Batorowa nie jesteśmy specjalistami od oceny oddziaływania na środowisko i naprawdę pobieżne przeczytanie tych dokumentów byliśmy w stanie wychwycić no, szereg nieścisłości, tak? Więc no, niestety to było jakby też do zrobienia po stronie pana wójta. Okej, ja rozumiem, to jest urząd, naprawdę mają dużo pracy, rozumiem, nie dali rady. A kiedy macie informacje, żebyśmy mogli się zapoznać z raportem biegłego? Bo ja w każdym razie myślę, że to, co możemy zrobić, to przede wszystkim śledzić tę procedurę i odnosić się do ruchów pana wójta, to znaczy, jeśli decyzja nie zostanie, znaczy coś musi być zrobione, czy postępowanie musi być w jakiś sposób zakończone. Może zostać zakończone bez wydania decyzji, czy decyzją odmowną, tak, dla inwestora, dla nas byłoby to korzystne, ale jeśli będzie wydana decyzja pozytywna, no to tak czy owak jakby pewnie będziemy musieli gdzieś tam odnieść się do tego i spróbować to zaskarżyć. No to później jest pozwolenie na budowę w starostwie, tak? My jako Batorowo założyliśmy stowarzyszenie Wspólna Sprawa, które jakby jest też otwarte, więc jeżeli Państwo by chcieli się przyłączyć, to zachęcamy. No i będziemy na pewno na bieżąco monitorować to, co się dzieje i to, jak będzie wynik też tej opinii biegłego, która teraz została zlecona i co tam faktycznie będzie. Także no, po prostu jakby śledzimy dalej rozwój wypadków, ale jeśli będzie decyzja pozwalająca na budowę tej instalacji, to myślę, że będziemy się do tego po prostu odnosić formalnie. Dziękuję bardzo. Teraz pan się tam zgłaszał wielokrotnie. Ja bym chciał zadać takie pytanie panu prawnikowi przede wszystkim, bo pojawiła się z pana ust taka
sentencja, która dotyczyła stacji paliw. I teraz nie wiem, gdzie ta sentencja miała miejsce. Czy to miało miejsce we wniosku inwestora? Czy to miało... No już tłumaczę. Była taka informacja w karcie informacji przedsięwzięcia, który sporządzał na wniosek, inwestora firma zewnętrzna, która sporządza taki dokument. Być może korzystała z jakiegoś swojego, nie wiem, wcześniejszego wzoru. Ale proszę tutaj nie przeszkadzać. Może tak się stało i dlatego zadaliśmy pytanie, czy pojawienie się tych słów było wynikiem omyłki, czy faktycznie coś jest na rzeczy. I była odpowiedź, że było to wynikiem omyłki. Strawak to potwierdzał, tak? Dziękuję bardzo, proszę bardzo. Ja mam pytanie. Co pan jako wójt ma zamiar zrobić, żeby to nie powstało, żeby chronić mieszkańców, którzy tu mieszkają? Co pan ma zamiar zrobić? Zablokować to! Co pan ma zamiar zrobić, żeby tego nie było i koniec? To nie ma znaczenia. Co się dzieje, ale co pan zrobi, żeby tego nie było? Konkretnie. Znaczy, szanowni państwo, ja, żeby może trochę uspokoić dyskusję, to ja mam taką propozycję. Ponieważ ta analiza jest zlecona, czekamy, aż zostanie opracowana, opublikujemy ją, zaprosimy tą panią, bez względu na to, czy będzie ona pozytywna, czy negatywna, czy będzie odnosiła się do wszystkich zarzutów, które były skierowane przez państwa w protestach, i jeszcze raz w ten sam sposób zorganizujemy spotkanie z mieszkańcami. Wtedy tak naprawdę ja będę miał tą wiedzę, jaką decyzję ostatecznie podjąć, i państwo będziecie wiedzieć, jaką decyzję. Proszę? Tak jak pan poinformował wcześniej o transparentności i o inwestycji na zebraniu latem, się pochwalić o pięknej inwestycji w Dąbrowie. Znaczy, proszę państwa, jesteśmy na tym spotkaniu teraz. Ja państwu proponuję, znaczy ja myślę, że to jest dobre rozwiązanie z tego względu, że no, to strona protestująca chciała, żeby to powtórnie zweryfikować. Wybraliśmy ten podmiot, który ona wskazała. Czyli nie jest od nas w żaden sposób zależny, oprócz tego, że podpisujemy z nimi umowę, no bo tu strona protestująca, rozumiem, że nie miała środków do tego, żeby zlecić takie postępowanie. Po opracowaniu, mówię jeszcze raz, opublikujemy całość tego dokumentu. I myślę, że spotkamy się z powrotem. Ciągle nie ma odpowiedzi. Co pan robi, żeby tego nie było? Nie było konkretnie. Pan co? Pan. Znaczy weryfikuje postępowanie. Jaki jest pana stosunek do tej inwestycji? Jaki jest pana zadanie? No wiadomo, że pan wójt chce. Naszego reprezentanta do tej śmierdzącej inwestycji. Jaki jest pana stosunek? Skoro nie wychodzi za działkę, to może panowie, pan prawnik, pan i panowie ze Strabaga się tam przeprowadzicie. No proste, tak czy nie? No. Szanowni państwo, chcę odpowiedzieć, że jeżeli chodzi o moje stanowisko jako wójta gminy Dopiewo, to każde postępowanie, bez względu na to, w jakim charakterze zostanie złożone, musi być prowadzone. To nie jest tak, że ja mogę sobie wybrać... Proszę państwa, ja powiem tak, najlepszym zapisem, proszę pana, chwileczkę, proszę nie krzyczeć, chwileczkę, ale niech pan się uspokoi, tak? No to niech pan tutaj przyjdzie i pan dostanie mikrofon, tylko ja państwu odpowiadam, że najlepszym sposobem, żeby państwa zabezpieczyć, jest prowadzenie postępowania zgodnie z prawem, bo jak wójt będzie prowadził postępowanie w sposób dowolny, chwileczkę. Jak wójt będzie prowadził postępowanie... Proszę pana. Panie wójcie, co pan jako obywatel wybrany przez nas, nasz reprezentant, zrobił w tej sprawie, żeby nie doszło do śmierdzącej inwestycji? A druga rzecz, i co pan zamierza zrobić i jaki jest pana stosunek osobisty do tej sprawy? Nie my, nie wy, nie opinie. Pana, pytam pana. Pan mnie interesuje. I wielu ludzi interesuje. Nie. Mój osobisty stosunek jest zupełnie... Znaczy nie będę się... Wiadomo, nie o to chodzi. Mojego osobistego stosunku z tego względu, że
jest wiele inwestycji, które mi się podobają i wiele inwestycji, które mi się nie podobają. I nie chciałbym, proszę Państwa, na forum zabierać głos w moim osobistym odczuciu. Bo niestety, ale nie mam legitymacji do tego, żeby na publicznych spotkaniach opowiadać się, jeżeli osobiście. Pan jest politykiem i fajnie to mówi, ale do nas prosto nie patrzy. Znaczy, tak, Państwo, jako wójt zrobimy wszystko, żeby zabezpieczyć Państwa interesy, czyli żeby maksymalnie zrealizować wszystkie zarzuty, które Państwo podnosiliście zarówno w protestach, które były wskazywane, jak również w dokumentach, które zostały złożone przez wnioskodawcę. No nie, no szanowni Państwo, no odpowiadam zgodnie... Ale jako wójt Pan chce mieć to tutaj w gminie u siebie, czy nie chce Pan tego mieć? Mimo tylu protestów. Szanowni Państwo, odpowiadacie, czy ja to chcę, czy tego nie chcę, to jest tak samo, jakbym wyrażał swój osobisty stosunek. A Pan wydaje, Pan wydaje. Pan to liczy. Pan uchwala budżet, Pan wie, jakie ma budżety. Ale przed chwilą odpowiedziałem Państwu. Wiadomo, że chodzi o pieniądze, tak? Pan, wiadomo, że chodzi o kasę, bo to jest interes. Podatki? No, nie znamy interes. Jak nie znamy? Miejsca pracy. Nie ma. Przecież my nie mamy kluczy. Mogę odpowiedzieć? Szanowni Państwo, odpowiem na to pytanie. Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o interes, jak to Pan ładnie nazwał, no podatki, to dla nieruchomości. To dla gminy nie jest żaden interes. Nie macie propozycji. To ja Pana nie rozumiem. I to z całą odpowiedzialnością odpowiadam, że nie jest żaden interes. I proszę dać mi dokończyć. Jeżeli chodzi o podatki, to jest ruchomość, od ruchomości nie ma podatku. Jeżeli chodzi o miejsca pracy... Od działalności gospodarczej nie ma podatków do gminy? Jest deficyt pracowników. Od działalności gospodarczej nie ma podatków do gminy? Proszę? Od przychodu, od działalności gospodarczej nie ma podatku? Znaczy, no tutaj nie jest, ta spółka tutaj nie jest zarejestrowana w firma Sztrafa, więc tutaj raczej to na tym nie będzie. To po co to stawiamy? Po co to? Pan jest gospodarzem tej gminy. Pan powinien działać na korzyści gminy. Skoro Pan mówi, że to nie ma żadnej korzyści dla gminy, to proszę, a widzi Pan protestujących, to po co Pan to robi? No właśnie. Ale szanowni Państwo, ja tego nie robię, no prosto tak. Szanowni Państwo, ale zaadresujcie to pytanie do albo do gminy Sztrabak, albo do Pana Michała. Ale szanowni Państwo, no nie ja złożyłem wniosek, gmina do piekła nie złożyła wniosku na budowę maski publicznej. Ale to proszę zapytać. Zgrozy, które teraz powstają, to znowu... Szanowni Państwo, te zgrozy, które teraz na dzień dzisiejszy powstają, to jest nowa wytwórnia betonu, nie wytwórnia asfaltu. I chciałem Państwa też pewne wątpliwości rozwiać, bo widzę, że tutaj wszyscy jest tylko atak na atak i po prostu nie o to tutaj w tej całej sytuacji chodzi. Wytwórnia były, tak jak Pan Dyrektor wcześniej, nie pozwoliliście skończyć Panu Dyrektorowi ze Sztrawaga. Jest to wytwórnia najnowocześniejsza w Europie i to będzie pierwsza w Polsce taka postawiona. Proszę cisza, dajmy się wypowiedzieć i później może Państwo dalej dyskutować. Jeżeli chodzi o logistykę, to nie jedziemy też po żadnych mieszkańców, tylko wjeżdżamy w serwisówkę i wjeżdżamy na drogę 11. I wcześniej jeszcze były takie tutaj ustalenia, o której nie było jeszcze nic wspomniane troszeczkę wcześniej. Dla miejscowości Dąbrowa z firmą Sztrabak były pewne rozmowy, które dotyczyły też dodatkowych profitów, które nie tylko, że wszystko jest przeciwko powstaniu takiej wytwórni, bo taka jest potrzeba na dzień dzisiejszy. I chodzi tutaj, że firma Sztrabak po rozmowach w pewnych rozmowach obiecała chęć współpracy z
z miejscowością Dąbrowa. Czyli były jakieś wcześniej rozmowy, bo to nie ma nagle, że wniosek się znajduje w urzędzie i wszystko. Wiadomo, że inwestor idzie do... No nie przerywajcie. To po co pan wuj nam tutaj bajery wciska? No to po co takie bajery nam wciska, że nagle wniosek się złoży od inwestora? Wiadomo, że się idzie i się informuje, że chce coś takiego robić, bo ja tak robię, jak buduję gdzieś tam jakieś inwestycje. Więc wójt mi mówi, albo burmistrz, albo ktoś. Panie X, nie chcemy tego, nie ma tego. Miałem kupić działkę pod bloki, pytałem się, czy przekształcą plan. Burmistrz powiedział, nie od razu, bo przegram wybory. Teren ten jest przemysłowy, teren, w związku z powyższym. Ale wiadomo, że są rozmowy wcześniej. Taka inwestycja to była prowadzona już od ponad 30 lat, w związku z powyższym. Jak taka, jak taka? Nie tak, ale pod podobnym działaniem. No nie wiem, czy podobnym. Nie, bo pani mówi, że teraz na priorytety nauce, które powstały, to jest... Ale tak, ale teraz dokończę to tutaj, że firma Strawa wypisała jakiś materiał na nasze drogi, po których jeździmy na co dzień i dodatkowo jakąś ilość asfaltu, o której może tu nawet Panie prezesie, na pana zostało niepotrzebnie teraz wrzucono odpowiedzialność odpowiedzialna na pytanie. Bo pan chce sprzedać nieruchomość, ustaw, to jest to, i my pana rozumiemy, no to jest biznes. Tylko nie rozumiem pana wójta, że on nam mówi, że on nie wiedział, on nie rozmawiał. Wiadomo, że się zawsze rozmawia, że zawsze się spotyka. Ja pana rozumiem, bo też mam firmę, też prowadzę działalność. To jest normalny biznes. Proszę? Ale my pana pytamy prosto i jasno. Chce pan, czy pan nie chce? I to jest kluczowe. Są plusy i minusy. Zawsze się to składa w działalności. Urząd Gminy jest działalnością gospodarczą. Proszę mi pozwolić dokończyć. Są plusy i minusy. Robi się bilans danej inwestycji. I teraz my od pana oczekujemy zdania. Dlatego moje pytanie było, co pan prawnik mnie zakrzyczał. Czy jak widzi pan, że zaistniały pewne zmiany, że jest tyle ludzi niechętnych. Czy złoży pan podobny wniosek o interpretację? To chciałbym, żeby pan powiedział. Tak lub nie? I teraz drugie pytanie. Tak złożę, jeżeli za tej analizy to będzie... Nie jest analiza. Teraz drugie pytanie. I drugie pytanie moje. Każdej inwestycji, urząd gminy też jest dużą firmą. Zgadza się pan? Pan jest jej szefem, tak czy nie? No tak. Dziękuję. Jest szefostwo drugiej, trzeciej firmy. Zakładać jakąś tam działalność. W sensie jest to wspólny interes. Wiadomo, że gmina ma podatki, wiadomo, że będzie zatrudnienie ludzi, każdy to kalkuluje. Wiadomo, że to jest dobry interes, ta osoba mi to myśla, bo akurat się składa, że mam kolegę, który też ma taką wytwórnię, buduje, nieważne gdzie pasuje. Teraz nasze pytanie, jako mieszkańców, którzy wybrali pana, ja tu jestem od roku i na przykład nie znam tu wszystkich, ale gdybym wiedział, że taki temat będzie, nigdy bym tu nie kupił działek, nie budował domu, bo miałbym to gdzie? To pan jeden. I teraz to jest tak samo inwestycja nasza, tak? Nie firmowa, ale prywatna. Ten sam biznes. Pieniądze wychodzą firmowe, prywatne. Ten sam biznes. I teraz moje pytanie do pana. Czy pan jest za tą inwestycją? Czy pan jest przeciw? Że ja nie słyszałem. Tak lub nie? Nie, proszę pana, no, jako wójt nie mogę być ani po stronie jednej, ani po stronie drugiej. Może to nie jest to, że my tego pogrzebujemy nasze argumenty. Panie wójcie, krótkie zapytanie. Skoro gmina nic z tego nie ma, to po co? To po co? A jeszcze Szanowni Państwo, po co? Inwestycja rzeczywiście nie będzie służyć gminie do piwa i tutaj z informacji przedsięwzięcia wynika, jak również rozmów przeprowadzonych z firmą Strabag i z panem Michałem Dolatą, węzeł będzie obsługiwał renowację na autostradzie A2. Wie pan, co mi powiedział wójt Komorniki, jak poszedł do niego, mnie poprosił na takie spotkanie jak to? Proszę pana, czy pan się zgodzi na inną działkę, dajemy panu inną działkę, bo ja tu nie chcę mieć tej inwestycji, bo mam za duży protest mieszkańców. Co pan na to? Tak mi zadał pytanie wójt gminy. Pierwsze pytanie jego. Szanowni Państwo, ja wrócę do tego, co mówiłem wcześniej. Mamy w tej chwili analizę, zleciliśmy tą analizę. Tak, jakby kopał się ze ścianą, bo nie odpowiadał na pytanie. Pani, która jest przedstawicielem, nie reprezentuje całości. Natomiast taką ustaliliśmy drogę, że przeanalizujemy te dokumenty, które zostały złożone, te uwagi, które Państwo podnosiliście w swoich pismach. I teraz przechodzę do sedna i powtarzam to, co już mówiłem wcześniej.
że ten dokument zostanie publicznie zaprezentowany, spotkamy się jeszcze raz, na zadawane przez Państwa pytania i na wątpliwości, które pojawią się w toku tej lektury. I wtedy podejmiemy decyzję. Skoro to jest pierwsze urządzenie w Polsce, gdzie były te analizy robione? Każda maszyna ma swoje parametry techniczne określone przez producenta. Na podstawie tych parametrów zostały określone, zostało to zlecone zewnętrznej firmie. Ja też nie znam się na tym, co Państwo tutaj mówicie, na oddziaływaniu ochrony na środowisko. Polegamy na tym, co robią fachowcy. Zlecamy to firmie, która się tym zajmuje od lat. Jaka firma robiła tą analizę? Niemczech, Danii, w Szwajcarii, po prostu. Pana, jeszcze to ja wiem, do czego Pan zmierza. My zobowiązaliśmy się do tego, że po zainstalowaniu tej wytwórni przeprowadzimy realizacyjną. Rozmawiamy na takiej zasadzie, czy pójść kupić stary Dobrze, wie pan co, ja coś panu powiem. Jesteście dużą firmą, bogatą firmą, stać was na bardzo nowoczesną technologię. Ale to wszystko, że proszę mi pozwolić skończyć. Ale mogę zadać pytanie, bo... Ale niech pan poczeka już. Ta nowoczesna maszyna, to wrócę jakoś tej nowoczesnej, to wrócę jakoś nie przemówiła do rozsądku. Jakoś tak nie mieliście, państwo się przepisze. To jest jedno pytanie. A drugie pytanie, pozwolę sobie na chwilę prywat. Dziękuję państwu, że taktycznie przybyliście tutaj, że zadziałała młodzież i tak dalej, która... chociaż w takiej niechlubnej sprawie dla Dąbrowy, bo może kiedyś tam się spotkamy, żeby coś wywalczyć, dlaczego dla tej miejscowości. Moje pytanie drugie jest takie. Prosiłbym pana wójta, żeby podał pan trzy lokalizacje, które zostały wymienione. Kto je wymienił? Dlaczego, i dlaczego padło, kto decyzyjnie podał Dąbrowę, że powstanie tutaj ta wytwórnia? I dlaczego nie powiadomiono mieszkańców, chociażby wcześniej zrobić takie spotkanie, konsultacje czy cokolwiek. Ja wiem, że przepisy na to nie pozwalają, ale chociaż jako gospodarz można było tak to uczynić. Ja tylko krótko odpowiem. Pan wójt już o tym mówił. My nie zrezygnowaliśmy z Dąbrówki. Ta procedura jeszcze się nie zakończyła. Proszę państwa, ja teraz chciałem dwa słowa jeszcze. Nie, to jest tymczasowa inwestycja pod konkretną budowę. Wytwórnia jest tymczasowa, jest na 100% napisane tymczasowa inwestycja. Ja mówię państwa za to. Trzy lokalizacje były wybrane. Trzy lokalizacje. Na pierwszej gminie były podawane trzy lokalizacje. Dlaczego akurat tu? Tymczasowa na okres kontraktów, które są przewidziane do 2020 roku. Szanowni Państwo, lokalizacje zostały nie tyle wskazane trzy, natomiast zostały wskazane tereny, które w studium uwarunkowań i kierunków rozwoju gminy mają tereny oznaczone pod przemysł, to możecie Państwo sprawdzić. Była lokalizacja w Dąbrowce po drugiej stronie S11 przy lokalizacji oczyszczalni ścieków i węzła betoniarskiego. Druga lokalizacja była w Dobiewie przy składowisku odpadów komunalnych. I trzecia lokalizacja, która była wskazana, jak dobrze pamiętam, to jest właśnie to. Nie tyle wskazana, co określona. Bo tam nie ma dojazdu. No to przecież firma, znaczy, która robi na to. No właśnie, to trzeba latać nad autostradą. To jest przejazd kolejowy, który jest obowiązujący, także możecie Państwo sprawdzić, bo tych terenów przeznaczonych pod przemysł na terenie gminy Dobiewo, pomimo to, że dzisiaj są to pola uprawne, jest dużo więcej. No to dajcie swoją działkę, zmieńcie plan, pod inwestycję zróbcie tą działkę i dajcie poza obrębie tutaj kuwa zamieszkania działkę pod taką inwestycję i gra muzyka. I wszystko. I zapewnia pan Strabaka, że za rok ma pozwolenie na budowę i wszyscy są zadowoleni. Dajcie Ale szanowni państwo, my wskazaliśmy
grunty, które mają takie przeznaczenia. Powiedzcie przeznaczenie, a wybierają inwestor. No ale można to wszystko. No proszę pana, mam kolegów, którzy są na pewno. Ja wskazałem te lokalizacje, które mają takie. Ale ta lokalizacja nie jest zaakceptowana przez ludność. Niech pan da jakąś swoją nieruchomość jako gminną, przeznaczy gdzieś, gdzie nie ma zaludnienia, przekształci ją pod inwestycje i da im pod sztrawach jakiej wzrostę. Tak się robi. Całą dyskusję chciałem tak skonkludować, bo niedawno gmina namawiała swoich mieszkańców do tego, żeby się meldowali. Ja to właśnie mówię. I żeby się gmina pięknie rozwijała i tak dalej. A teraz z takimi decyzjami, jeżeli je pan podejmie w ogóle, że ta lokalizacja i ta inwestycja zostanie przyklepana, to jest strzał w kolano. No to jest oszustwo, oszukamy pana. No to nikt się nie będzie, bo to nicy bezpośrednie. Ja mam pytanie. To jest biznes. Macie listę ludzi, ile przyszło? Macie dokładnie ich dochody, ile 30% dostajecie z CIT-u do miasta wpływa z mojego wypracowanego dochodu? Ile wpływa do gminy, bo jestem zameldowany? Ile wpływa? 30%? Szanowni Państwo, no od Waszych zarobków, jeżeli płacicie podatek 19%, no. W PIT-ie to od tego bodajże 37%. No. To Pan sobie teraz przeliczy, macie wpisanych ludzi na liście i Pan sobie, wszyscy się to wpisywaliśmy i Pan Wójt przeliczy, jakie kwoty my wpłacamy. Suma. Jaka wchodzi kwota? Znaczy, przy założeniu, że rzeczywiście Państwo wszyscy jesteście... No, ale macie przecież to w urzędzie, wszystko macie ewidencję. No właśnie jest, bo ktoś na przykład włożył kilka milionów w tą nieruchomość, włożył, kupił działkę, budował dom, płaci teraz, prowadzi firmę, płaci podatki, niemałe. Dlatego mówię, macie nazwiska, sprawdźcie kwoty, policzcie sobie. Ja to jestem tylko dlatego. Dlatego jest moje, tak robią w innych gminach. Dogadują się tak, idą do burmistrza, że przekształca im ziemię gdzieś tam w obrębie i budują tam, i wszyscy są zadowoleni. Chyba, że pan kłopoty. Ja mam jedno pytanie, które może trochę posunie tą dyskusję dalej. Jesteśmy na takim etapie, na którym jesteśmy, czyli czekamy na opinię. I teraz jest pytanie, bo to jest, no, są dwa wyjścia. Będzie opinia pozytywna, będzie opinia negatywna i co teraz? Jak będzie opinia pozytywna, to co? I jak będzie opinia negatywna, to co? To będzie spotkanie, ale co? No ale poinformuję o decyzji. Ja bym właśnie o to, żeby pan mówić się dowiedział. Proszę Państwa, jeszcze dwa słowa w kwestii formalnej, bo to jest tak, że żeby zabezpieczyć interesy też mieszkańców, to wójt musi prowadzić ten wniosek zgodnie z przepisami, bo to nie jest tak, że wójt jednoosobowo decyduje, że coś tutaj na terenie gminy będzie albo nie będzie. Jeżeli wójt wyda decyzję i będzie ona miała wadliwe podstawy, czy będzie błąd wprowadzenie w jakimś tam materiale dowodowym, to jest jeszcze druga instancja, która nas zweryfikuje i to uchyli. To nie jest tak, proszę Państwa, że wójt wpływa wniosek i wójt mówi, dobra, ty dostaniesz, a ty nie dostaniesz. Ale wójt nie rekomendował, wójt nie zapraszał firmy Strabag. Jest prowadzone równolegle postępowanie, to co Państwo wiecie, w Dąbrówce i tam, bo też są protesty, i tam, pomimo tego wszystkiego, pomimo raportu, tam jest decyzja już chyba albo wydana, albo na ukończeniu i wszystko wskazuje na to, że tam nie ma przesłanek odmowy. Ale wójt nie ma co. I będzie tam też pewnie kwestia zaskarżenia tego. I tak samo jak tutaj zostanie wydana decyzja w pierwszej instancji, to państwo, czy stowarzyszenie, czy te osoby, które jako osoby fizyczne wezmą się zgłosiły, to jakieś środki też będziecie mogli wykorzystać, ale żebyśmy wyszli od takiego założenia,
to nie wójt wysłał zaproszenie do inwestora, żeby przyszedł na teren naszej gminy. My, tak jak wójt powiedział, z racji, że ta inwestycja gminie nie przynosi żadnych korzyści jako gminie, ani w postaci podatku, ani w postaci zatrudnienia, bo no nie ma tych profitów, ale nie ma czegoś takiego, że wójt, no przeceniacie rolę wójta, proszę Państwa. Wiadomo, że nie wójt, bo to jest prywatna rzecz. Że ktoś przychodzi i mówi, ja chcę tu postawić markę, no to wójt powie, nie będzie. No, jest plan miejscowy, no to jest tego są tereny dla przemysłu, ale to nie jest tak, że gmina komuś da działkę. Tak, może dać. Gmina? Tak, oczywiście. Nie wydają działkę. Ale proszę Państwa, lokalizacji z inwestycji wybiera inwestor. Jeżeli wniosek wpływa, to wójt, no ale jak wójt, no wójt nie może powiedzieć, że się nie zgadza. Ja Państwu chcę wytłumaczyć, że to nie jest tak, że wójt sobie powie jednoosobowo. No czego jest wójt, niech mi Pan wytłumaczy. Jakie ma decyzje? Jakie może podjąć decyzje? Żadne? To nie chcemy go. Po co? No dobrze, ale nie tylko proceduje. A jak pan powie, że pan ze swoim, to pan będzie do wójta miał pretensję, że... A chciałby pan z takimi sąsiadami żyć, którzy powiedzą nie, a pan będzie im robił na złość? Chciałby? Nie, nie arbitralnie, ale ja się wójta pytałem, jakie jest jego stanowisko jako wójta, czy chce mieć, czy nie. To nie potrafił się. Wójta! Wójta ma stanowisko, czy chce mieć lud. Proszę Państwa, wójt nas, ja mam odczucie, że wójt nas nie reprezentuje po prostu. No to jesteśmy pewnie i wójt zapowiedział, ale wójt zapowiedział. Dużo pieniędzy idzie teraz na te wszystkie opiniowanie i tak dalej, pomimo tego, że jak wszedł wniosek do gabinetu pana wójta, to już wtedy było wiadomo, że decyzja będzie jaka? Proszę pani, proszę tutaj nie insynuować. Nie, ponieważ, nie no, ale pani ja tutaj wkłada nam usta, że wiemy co będzie. Tłumaczę pani, że była inwestycja identyczna w Dąbrówce, gdzie wójt nałożył obowiązek raportu i tam pomimo tego obowiązku, ale niech pani słucha, pomimo nałożenia obowiązku, ta decyzja pójdzie w kierunku pozytywnym najprawdopodobniej, bo ten raport nie wykazał oddziaływania. Ale czy pani rozumie, że to nie jest tak, że dobra, wójt może komuś wyrzucić dobra, tutaj? Dobrze, przepraszam. Panie wójcie, dajcie odszkodowanie panu Donacie za to, że straci klienta lub zejdźcie z podatku. Dogadajcie się bezpośrednio z Strabagiem jako gmina, będziecie mieli pieniądze. Dajcie im działkę, uzgodnijcie z ludźmi działkę pod tą inwestycję. Ale pan zapominał panu Donacie, który tutaj sam powiedział wyraźnie, że zbudował już silosy. A silosy są po co? Od Strabaga. Pan zapominał. Decyzja już jest podjęta dawno. Pan wójcie tego powinien powiedzieć, ale to już pan podjął. Szanowni Państwo, nie została podjęta. Tak, pan już podjął. Do lata nie po to buduje silosy. Nie proszę pana, to co robi do lata, to mnie nie interesuje. Szanowni Państwo, nie interesuje, jeżeli pan ma taką wiedzę, że pan do lata buduje. Przed chwilą sam to powiedział. Teraz nie głośno. To jest jedna z większych firm w gminie, z czego się orientuje. I jak pana jako szefa gminy nie interesuje taki kurde klient dla gminy, to pan nie wie, co się dzieje. Zamierzenia inwestycyjne firmy do lata mnie nie interesują, ponieważ one są prowadzone przez osobę fizyczną. A muszę, bo jest na tyle silny, że oddziałuje na całe społeczeństwo, to się może robi. Proszę pan robi, bo jest na tyle silny. Proszę pana, 2700 firmy zarejestrowanych w gminie do ale ile osobowych, jedno czy dwóch, a firma do lata, jaki ma sprzęt? Jaki ma znaczy wieloosobowych, jednoosobowych różnych. No to nie pan mi nie odbija w bawełnę, bo ja już to przerabiałem. Znaczy, ale dobrze, no pan jest bardzo pewnie kompetentny i pan mnie to nie interesuje, co pan o mnie myśli. Ja mówię panu, jak pan pomóc chce panu i sobie. Rozumie pan? Nie, bo pan rozmawia z panem Dolatą. Strabag nas nie interesuje, bo jest prywatnym właścicielem działki. I Strabag przychodzi do pana Dolaty. Znaczy, ja nie będę prowadził z panem dyskusji, ponieważ dałem państwu konkrety. Poczekajmy na wyniki analizy i spotkamy się jeszcze raz. Jak pan zabezpieczy nasze interesy? Ale to jest konkret, no ale... Ja bym chciał wiedzieć...
panowie, ale ja po to zleciłem to, te analizy i po to, że tak powiem... Ale czemu wy nie chcecie zarabiać pieniędzy na gminie? Przechyliłem się do strony protestującej. To jest w prywatnych rękach. Dajcie odszkodowanie panu za ten. Ale, ale szanowni państwo, po to też tutaj wziąłem pod uwagę głos protestujący i tą firmę, i firmę wskazaną przed nich, po to, żeby ułatwić sobie też podjęcie decyzji. No taka jest. Panie wójcie, jedna sprawa. Jeden punkt. Po cholerę, proceduje pan lokalizację Dąbrowa, jeżeli pan prawnik twierdzi, że lokalizacja Dąbrówka będzie pozytywna. No bo tam nie jest wniosek złożony. A proszę pana, jak pan sprawę na stację wolową X i Y, jak pan teraz mówił, no to dostaje pan na jedną i drugą, albo nie dostaje pan na żadną, albo na jedną lub drugą. No, no tych wniosków no, związanych, że tak powiem, z ochroną środowiska, to nie są odosobnione. To są akurat przedmiotem protestu, ale jak państwo weryfikujecie, co za decyzja, tam wnioskodawcą jest pana Szczara, a wnioskodawcą jest pana Dolata. Jak prowadzi tam biznes, to generalnie tak to wygląda. Mam takie wrażenie, pani mecenasie, pan chce dorażać, czy nie? To może pan zmieni miejsce siedzenia. Okej. Mam pytanie, bo toczy się postępowanie legalne w ramach wniosku firmy Strabag i być może wspólnie z inwestorem, czyli z właścicielem działki. Mam pytanie, czy gmina zrobiła coś, aby porozmawiać z panem Dolatą? Bo pan Dolata to robi, to jest biznes. Jeżeli nie jest to korzystna inwestycja dla gminy, to może gmina powinna dogadać się z panem Dolatą, żeby może inna oferta była bardziej dla niego atrakcyjna. A wy nie macie cokolwiek zrobili, żeby zapobiec takiej decyzji biznesowej, bo to jest czysto biznesowa decyzja. A my nie mamy kanalizy drogi, ja za własne pieniądze za drogę odpadłam. Szanowni państwo, generalnie każdy ma prawo złożyć wniosek do urzędu. Mogę. Szanowni państwo, generalnie każdy ma prawo złożyć do urzędu gminy wniosek, jeżeli jest właścicielem czy tam dzierżawcą jakiejś nieruchomości, jeżeli chodzi o jakąkolwiek inwestycję. No wiadomo, my do pana nie mamy pretensji. Ja mogę na terenie gminy dowiem, bo nie posiadam na każdej działce złożyć sobie cokolwiek, czy ona nie pozytywna wtedy, czy nie, to zależy po prostu od... No ale gmina powinna się z panem dogadać. No kurwa, nie ma pieniędzy, ma ziemię, panu schodzi z podatku, dają ziemię, zarabiają na Strabagu. Szanowny panie, no pan mnie tłumaczy, co ja mam robić. Ja po prostu złożyłem wniosek, procedura się toczy. Ale ja nie mówię do pana, tylko do wójta, bo ja nie mam wody, nie mam kanalizy, nie mam drogi. Jak dzwonię do gminy, to za własne pieniądze muszę od pana kupować pruszywo, żeby sobie mi kurwa wyrównać drogę, bo tonę. Ale widzisz pan, ten będzie as. Jak jeżeli dojdzie do tego, będzie wytwórnia was. Ja przepraszam, bo może w końcu dojdę do głosu. Pani w różowej kurtce zadała konkretne pytanie. Jest w tej chwili procedowana opinia. Będzie pozytywna albo negatywna. Chcemy wiedzieć, co się stanie po tej opinii, tak? Jeżeli będzie negatywna, co pan zrobi? Myślę, że się trzeba spotkać, bo mamy manewr ogłoszenia referendum i ewentualnie zaproponowanie wyjścia z tej kwestii. Ja mam taki pomysł, żeby w tej opinii, bo bardzo mnie interesuje wynik tej opinii. Nie wiem, jak ona będzie wyglądała, czy to będzie po prostu suchy tekst, który zostanie przepuszczony przez jakąś panią biegłą, czy to będzie konkretne podejście do tematu, w sensie takim, że ona pokaże na mapie strefy oddziaływania, zapylenia, hałasu. To, co mówi pan Dolata, to jest bzdura, że on będzie jeździł drogą serwisową, nie będzie Bukowskiej tam zatruwał, tak, czy jakiejś innej drogi, bo hałas pomiędzy serwisówką a Bukowską to jest granica 5 metrów, a może 3. Więc ja, mieszkając na Sadowej w Dąbrowie, już czuję ten hałas stamtąd, nie mówiąc o tym, który tutaj jest.
plus do tego mamy hałas, który będzie emitowany zgodnie, że tak powiem, z paragrafem, który mówi, że tam może tam do 98 dB być, tak? Czy 4, przepraszam. Nie wiem tego. Kolejna strefa, która powinna być ujęta w tej opinii, moim zdaniem. Kupę lat przepracowałem w urbanistyce i takich stref się narysowałem trochę. To są kwestie odorów. Bo nie wierzę w to, że technologia, która będzie zamknięta, nie będzie emitowała odorów. Będą ciężarówki jeździły pod przykrytymi jakimiś tam plandekami, te odory będą, proszę w to nie wierzyć, że ich nie będzie. Nie ma mowy po prostu o takich sprawach. Podczas produkcji będą. Hałas i zapylenie. Jest, można zbadać, jaka tutaj jest burza wiatru lokalnie. I to wszystko jest do wrysowania, proszę mi uwierzyć. Nie ma takiego czegoś, że nie można pokazać tych stref. Pan reprezentuje tutaj referat urbanistyki, pan sobie doskonale z tego zdaje sprawę, co można pokazać w takim operacie. Ja bym chciał, żeby ten operat zawierał takie rzeczy. To są kwestie, na podstawie których można pewne rzeczy uwalić. Naprawdę. I my chcemy to zobaczyć w tym operacie. Dziękuję panu bardzo. Proszę państwa, ja tutaj widzę, że zaczynamy powtarzać te same tematy. Możemy, proszę państwa, siedzieć tutaj jeszcze długo, ale tak jak tutaj zostało powiedziane, jest w tej chwili robiona opinia przez biegłego, niezależnego, wybranego przez właśnie stronę protestującą, czyli przez panią Budarską, nie przez gminę. Proszę mnie zrozumieć, ja nie stoję po żadnej ze stron, ani stoję inaczej, stoję po państwa stronie, nie po stronie Strabaga. Natomiast ja mam taką propozycję. Spotkajmy się wtedy, kiedy będziemy mieli tą opinię, ponieważ te pytania, które pan teraz zadał, to są hipotetyczne pytania i my na nie nie mamy żadnego wpływu. Nie było pytanie, pan będzie opinia, która powinna być sporządzona w ciągu najbliższych 2 tygodni i zróbmy następne zebranie. Ale pan Wójt odpowiedział, że jeżeli będzie... No ja nie będę za pana Wójta odpowiadał, ja mam tylko taką propozycję do państwa, bo widzę, że wszyscy jesteśmy zmęczeni, ludzie zaczynają wychodzić, w związku z tym taka propozycja, spotkajmy się za 2 tygodnie. Rzecz wynika z zupełnie innej historii. My tutaj jesteśmy cały czas po. Sprawy powinny być i trzeba być jakimś wielkim filozofem, żeby wiedzieć, że tak kontrowersyjna sprawa wzbudzi określone emocje, określony sprzeciw i tak dalej, i tak dalej. I w momencie, kiedy wpłynęły, pan mówi, że nie było żadnej strony przeciwnej. Nie było. Nie było strony przeciwnej, bo nikt o tym nie wiedział. I podobnie to już może na przyszłość, że wszystkie również mniejsze, ale tak istotne sprawy, to nie mogą być płyną wniosek, nie ma żadnej informacji. Bo na drugi dzień byłoby nas już tam 300 osób. Nie było. Po prostu na tym polega problem pana Wójta również, że to nie zostało zrobione w odpowiednim momencie. A teraz wszystko jest po, może się wydarzy, może nie. Trzeba przedstawić plusy inwestycji, jeśli takie są. Przedstawić przede wszystkim jednak chyba i liczyć się z opinią mieszkańców. No bo rzeczywiście z jakiegoś powodu żeśmy się tutaj zaczęli budować. Jeśli będziemy co chwilę mieć, a to linię, a to jakąś niekorzystną inwestycję, a to że są zachodnie wiatry, ja tu z tamtej strony to droga będzie zawiewana. Tak jest. To są proste rzeczy, to nie trzeba być ani urzędnikiem, ani specjalistą, więc jakby też prośba, że na przyszłość trzeba od tego zaczynać, a nie teraz gasić pożary. Ma pan absolutnie rację, zgadzam się z panem w 100%, powinien być wcześniej o tym poinformowani. Stało się, jak się stało w tej chwili, tego nie ma, tej sprawy nie odwrócimy, więc ja mam do państwa taką propozycję. Zakończmy to zebranie dzisiaj i spotkamy się za 2 tygodnie.
Nie mogę się prosić o to, bardzo żarta. Mam jedno zastrzeżenie. Pan mówi, że będziemy czekać na opinię. Ja się obawiam, mam do czynienia z różnymi aktami prawnymi, normami. Jest taki, że powiem, chaos w polskim prawie, że jeśli będziemy czekać na opinię, a nie daj Bóg, opinia będzie z wadą, bo po prostu pani nie uwzględni właśnie tego odoru, tego chyba nawet nie ma w normach, to później ona nawet chociaż będzie czuła, że popełniła błąd, się nie przyzna i powie, jest okej. Okay. Dlatego może zwrócić uwagę pani biegłej, żeby zwróciła uwagę na smród. To jest rzecz, tak jak panowie mówili, kadry zachodnie, to nie, też, nie tylko, że smród, ale to są substancje chalenie niebezpieczne dla zdrowia. No cóż to. I w związku z tym, ja pamiętam tu sprzed lat, już mieszkam 20 lat, był taki okres, że co jakiś czas był potężny smród z firmy Marmite. No, być może jest nowo, ale załóżmy, nikt to nie czuje dzisiaj, ale był taki okres, że był bez przerwy smród z tej firmy. I teraz może mnie to bezpośrednio nie dotknie ta sprawa, ale większość ludzi, która tam mieszka, oni mogą to strasznie odczuć. A zwłaszcza nasze dzieci. Proszę zwrócić uwagę. A jeszcze jedno pytanie miałbym do pana ze Strawaga. Bo tak pan powiedział, że jest 5% tamtych związków organicznych. To co to? Asfaltu, to związki organiczne. Asfaltu, a 95% kamieni. A rozładunek będzie na woli. Pytanie, czemu nie na woli tego nie zrobić? To właściciele kamieni. Dobrowa idzie na pozytyw, to moje pytanie było, dlaczego jest to zadawane? To co, będą dwie wypłynie? Proszę, będzie żadnej dwóch wytwórni. My potrzebujemy, proszę Państwa, do wytwórni na 3 lata. Konkretny projekt. W tym miejscu, albo w innym miejscu, do Wróbce, w Dąbrowie. Mamy konkretny projekt do realizacji i na ten projekt potrzebujemy tyle masy, żeby wyprodukować wytwórnię. Okazane co, panie? A dlaczego państwo nie procentuje się w tej wytwórni w Dąbrowie? Tak o tej trzeciej lokalizacji. To jest projekt. No bo w komunikacji wpłynął wniosek. Nikt tutaj jednak włodarze się nie zgodzi. Mam więcej elementów wybranych pod uwagę przy ustalaniu lokalizacji. Jedną z głównych takich elementów są drogi dojazdowe. No tak, w jednym i drugim przypadku Dąbrówki i Dąbrowy dojazd jest bardzo krótki drogą wojewódzką, a później jeździmy drogami tylko drogami krajowymi. To była niewielka ilość masy do tego wojewódzki. Ja mam, przepraszam, pytanie, kto w ogóle gminę Dobiewo obdarzył tą inwestycją? Ponieważ państwo wybrali gminę Dobiewo, na jakiej podstawie, że nie jest to na przykład Stęszew, Komorniki, gdzie jest, nie wiem, Bóg, gdzie są bardzo duże tereny inwestycyjne. Kto przyniósł tą inwestycję do Dobiewa? I kiedy? Właściciel nieruchomości. Jeszcze jej nie ma. To jest propozycja i to jest wniosek. No, to jest proponowany. Ja bym chciał, żeby pan odpowiedział na moje pytanie. Tak lub nie? Będą dwie wytwórnie, jak będziecie mieć dwie wytwórnie. Nie będzie dwóch wytwórnie, proszę pana. To jest bez sensu pytanie. Przepraszam bardzo, taka sprawa. Przepraszam, sprawa organizacyjna. Kierowca WPR 77031. Proszę odblokować, bo tam pani się spieszy pilnie do dziecka. PZ 88 89 i PZ 32 322 LX. Tak, proszę Państwa, spotykamy się za 2 tygodnie. Dziękujemy bardzo za spotkanie. Ja mam pytanie jedno. Ja mam pytanie. Skoro inwestycja w Dąbrówce nie jest zakończona, to po co tutaj robimy drugą? Bo jak tamtą uwagę, to będą mieli wkrótce.
Przed chwilą Państwo pytaliście, dlaczego nie procedujemy trzech innych, więc nie rozumiem pytania.